lipa realnie pozwoli przetrwać Ci głód w sytuacji kryzysowej, ale także pozwoli Ci wykarmić całą Twoją rodzinę, bowiem jest to drzewo ekstremalnie ciekawe. W Polsce występują dwa gatunki lipy, szerokolistna i drobnolistna, ale Ciebie to nie powinno interesować, bo Ty chcesz się tylko najeść. Aktualnie mamy lipiec i zaraz sobie podejdziemy do lipy drobnolistnej, do lipy szerokolistnej i pozbieramy z niej to, co najważniejsze, czyli orzechy, owoce, nazywane orzeszkami, z których, moi drodzy, z których w sytuacji kryzysowej będziesz mógł coś zrobić, na przykład kawę, ale co tam kawą? Kawą się nie najesz. Możesz z niej upiec po prostu chleb. Wystarczy z tych orzeszków zrobić mąkę. Zatem idziemy zbierać orzeszki lipowe, a następnie coś z niej upieczemy. Przez kilka lat edukowałem się o dzikich roślinach jadalnych, czytałem o nich, przez kilka kolejnych lat robiłem im zdjęcia, natomiast przez kilka kolejnych miesięcy je najzwyczajniej opisywałem, w efekcie czego powstał nasz e-book Atlas dzikich roślin jadalnych, który pozwoli Ci przetrwać w sytuacji kryzysowej, ale także pozwoli Ci zidentyfikować ponad 100 gatunków dzikich roślin jadalnych. Nasz e-book jest już dostępny na naszej stronie atlasroślin.com. Kolejna edycja ukaże się już za rok. Natomiast pamiętaj, że kupując dzisiaj zyskujesz aż 70% rabat. Koniec reklamy. No to zbieracie sobie te zielone właśnie, moi drodzy, orzeszki. Lipa już przekwitła. One powinny być jeszcze... Póki co jeszcze są dobre, bo są mięciutkie. Potem będą już, moi drodzy, twarde. Twarde już się nie nadają, ale teraz są ok, bo są już takie całkiem spore, więc można ich nazbierać całkiem dużo i całkiem sprawnie. Oczywiście musimy potem pozbyć się tych łodyg twardych, niesmacznych. No i tego listka, bo ten listek, wiecie, on powoduje, że nasiona lipy latają na znaczne odległości, dzięki czemu się lipa rozsiewa. Oczywiście mąkę moglibyście także wykonać z podkorza, najlepiej wczesną wiosną, kiedy drzewo puszcza najwięcej soków, ale aktualnie najlepiej zbierać orzeszki, ale możecie sobie pozbierać orzeszki, jeżeli Wam się orzeszki skończą, no to możecie także troszeczkę podkorza, z którego też można, oczywiście podkorza, zaraz sobie ktoś powie, nie ma panie, jestem botanikiem, nie ma podkorza, miazga plus łyko, okej, miazga plus łyko, z tego też można robić mąkę. Zresztą pokazywałem na kanale, jeżeli chcesz zobaczyć, jak zrobić mąkę z sosny, to sobie wejdź, zobacz. Tak samo wykonywaliśmy z podkorza, tak samo wykonuje się z lipy, moi drodzy, bo całe drzewo lipowe jest jadalne. Liście też. A może zamiast chleba zrobimy makaron z lipy? Najpierw mąkę robimy. Możemy zrobić. Liście też są jadalne, tylko najlepiej wczesną wiosną, bo teraz już są takie twardawe. Śluzowate są oczywiście. Jeszcze takie by można zjeść, ale najlepiej wczesną wiosną, kiedy są fajne i mięciutkie. Czas zabierać się za zbiory. Byle jak zbieramy, potem sobie posortujemy. A potem będziemy płakać. Nie chce mi się. Będziesz tak robił. Poubieraliśmy trochę tych kwiatów zaschniętych. One się nie nadają. Ale tak sobie pomyślałem, że w sumie te łodyżki to zostawimy, bo one i tak to wszystko, jakbyśmy mieli tylko gotować te owoce, orzeszki, no to je by trzeba było po prostu usunąć. Ale w momencie, kiedy my to wszystko mielimy, to i tak jest to dosyć miękkie, i tak się z tego zrobi pył i to jest całkiem jadalne i nawet takie neutralne, więc można mielić z tym. Wstępnie sobie zmieliliśmy, to nie jest jeszcze dobrze zmielone, ale takie coś ląduje do piekarnika, żeby się podsuszyło. Wstępnie, a potem jeszcze raz zmielimy. Orzeszki były zielone, ale po zmieleniu bardzo szybko zmieniają kolor na brązowy. Wstępnie ususzona mąka ląduje do młynka, mielimy ją. Jak widzicie, mnóstwo przy tym pyłu. Dlatego najlepiej troszeczkę po zmieleniu chwilę oczekać, aż ten pył sobie spokojnie uleci, żebyśmy nie marnowali cennego surowca. Następnie warto go przesiać i jeżeli zostały jeszcze jakieś części stałe, to go dodatkowo zmielić.
No to chwila prawdy. Zobaczmy, ile udało nam się uzbierać, wyprodukować tej mąki. Otóż, moi drodzy, okazuje się, że nie aż tak dużo. Nasze zbiory okazały się zbyt krótkie. Zbieraliśmy około pół godziny, a powinniśmy zbierać 5 godzin, żeby po prostu uzyskać co najmniej pół kila mąki. Zatem robimy z tego jako dodatek. Wsypujemy także troszeczkę mąki z sosny, którą też wcześniej przyrządzaliśmy z podkorza, a z podkorza mąka idzie trochę szybciej, bowiem podkorze możecie sobie ciachać, a orzeszki są bardzo małe. Dosypujemy sobie troszeczkę zatem zwykłej mąki i zaczniemy robić z tego makaron. Przepis jest bardzo prosty. Robimy sobie, wrzbijamy sobie do tej dziury około najpierw 3 jajka, a potem chwilę będziemy to zamieszamy, wymieszamy wszystko. Następnie znów dorzucimy jeszcze 2 jajka. Dorzucamy 2 dodatkowe jajka, czyli łącznie będzie tych jajek 5. Możecie dodać ich na przykład 6, jeżeli są nieco mniejsze. Wszystko trzeba dokładnie wymieszać. Pamiętajcie o tym, że do tego makaronu nie należy dolewać zbyt dużo wody. My ledwo co tą masę zrosiliśmy. Musimy ją dobrze ugnieść, następnie ją odstawić na około 15 minut, najlepiej właśnie pod przykryciem. A następnie pozostaje nam mozolne wałkowanie, które ciasta. Ciasto powinno być bardzo cienkie, żeby makaron był bardzo smaczny. Zatem musicie włożyć w to nieco więcej energii. No chyba, że macie maszynkę do makaronu, która zrobi to za was. Ale my to wszystko dosłownie wykonujemy ręcznie. Zatem trzeba to mocno, porządnie rozwałkować. Następnie, jeżeli chcemy mieć rurki, no to tniemy właśnie na takie małe kwadraciki, bierzemy do ręki długopis, następnie zawijamy wokół długopisu ten nasz makaron i sklejamy go zwykłym pędzelkiem namoczonym wodą. No i właściwie makaron jest już gotowy. Oczywiście, jeżeli chcecie po prostu, to możecie pociąć ten makaron, jeżeli nie chcecie się bawić, pociąć na zwykłe paski. Następnie gotujemy go jak standardowy makaron, kupny w sklepie, w osolonej wodzie, bowiem no, do tego ciasta żadnej soli nie dodaliśmy. Mogę zrobić różyczkę makaronową, chcesz? No i voilà, mamy makaron z dodatkiem mąki z lipy oraz sosny. Całkiem smaczny. Panie, tylko tyle? 40? 50 gram? Przecież ja na tym nie przeżyję, ja na tym nie przetrwam. Ale moi drodzy, kto powiedział, że łowcy, zbieracze mieli łatwo? Popatrzcie chociażby na rolników nawet. Przecież zbieranie ręczne pszenicy, ziarna, pszenicy, żyta, owsa, sorga i innych zbóż też jest energochłonne i czasochłonne, a ziarniaki są bardzo, bardzo małe, zatem ciężko ich pozyskać szybko dużą ilość. Trzeba, moi drodzy, popracować. No i tak samo jest z lipą. Efektywność jest taka, że 50 gram mąki można wyprodukować w pół godziny, to znaczy w pół godziny można nazbierać na 50 gram mąki. No ale jeżeli byście chcieli więcej, no to trzeba zakasać rękawy i troszeczkę popracować.